Since retiring from the public's eye, I had resigned myself to a life of solitude. For 2 years, I started my day watching Kung Fu Theater. Days, then weeks blurred into one long, greasy telethon. The next thing I know, some government goons show up at my place. It seems they've caught a whiff of old Mr. Sunshine himself, Rez. He's back in the media dimension, and they think I'm crazy enough to go back in after him. So they whisk me away to Interrogation 101. They play rough. Start giving me the business. I give a little back. So we negotiate a little something to cover my expenses. They throw in one of those secret agent suits, and I tell them we got a deal. Looks like I'm headed back into the media dimension. It's gonna be deja ouch all over again. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nową serię na tym oto kanale. Zagrajmy w Gex 2 Enter the Gecko na konsolę PlayStation 1 i jest to druga gra z maratonu Gexa w tym momencie grana. Otóż tak, moi drodzy, jak mogliście zobaczyć, przed chwilą mieliśmy cutscenkę, w której to mieliśmy przedstawienie fabuły tej otóż gierki. Otóż minęły 2 lata od ostatniej gry, czyli od Gexa 1 i od pokonania Reza. I okazuje się, że Rez powrócił po raz kolejny. No i agenci rządowi wybrali się do Gexa i postanowili zapłacić mu, aby ten powrócił do wymiaru media i skopał Rezowi dupę raz na zawsze. Gex na początku tego nie chciał robić, ale później no został, jak to się mówi, przekupiony i postanowił wrócić do wymiaru media tylko po to, żeby skopać po raz drugi dupę Rezowi. Czy aby na pewno to będzie ostatni raz? No nie wiem, zobaczymy. Tutaj mamy już zresztą lekki spoiler tego, jaki poziom będzie nas w grze czekał. Taka ciekawostka. No i co, moi drodzy, ja to ogólnie nagrywam, żeby was nie skłamać, 2 dni po skończeniu Gexa 1, tak więc dzisiaj jest 22 maja, godzina 14:30. A za moim oknem jest brzydka pogoda, deszczowo jest, więc zamiast iść na dwór, skorzystać z pogody, to stwierdziłem, że nie mam zamiaru moknąć i zabrać się za kolejną część z tej oto pięknej serii. Ogólnie to też zanim agenci rządowi wybrali się do Gexa, to jak mogliście zobaczyć, było coś takiego, że Gex sobie oglądał telewizję, jak to zwykle on miał w zwyczaju. I teraz tak, w wersji amerykańskiej oglądał on blog z kreskówkami, czyli tam ogólnie kreskówki na jakimś programie telewizyjnym. Natomiast w wersji europejskiej Gex oglądał reklamy telemarketowe. To tak tylko warto wspomnieć o tym. I tutaj tak jak w Gexie 1 nie możemy sobie regulować głośności. A szkoda, przydałoby się. No ale trudno się mówi. W każdym bądź razie, moi drodzy, tak oto prezentuje się główny ekran gry. Mi się bardzo on osobiście podoba i jest ładnie, solidnie zrobiony. No i cóż, bez zbędnego przedłużania wciskamy sobie start. Ciekawostki do Gexa 2 Enter the Gecko. Ta gra w Japonii nazywa się Spintail. Gex oczywiście w Japonii nazywa się Reno. I co jest zaskakujące, to to, że sprzedaż japońskiego Gexa była tak słaba, że Gex japoński tak naprawdę ma tylko 2 gry w pełni po japońsku, 1 i 2. 3 nigdy nie została wydana w Japonii. Przypomina mi to pewną historię z pewnym fioletowym smokiem. A, okej, nieważne. Pierwotnie poziom Toon TV miał nazywać się Twisted Cartoons. Miał również być dodatkowy poziom, który miał nazywać się Secret Agent. Ostatecznie nie trafił on do gry. Gra sprzedała się za rekordową cenę, bo aż $780, co na polskie wychodzi 3361 zł i 64 groszy. I rozpoczynamy rozgrywkę. Loading the Media Dimension, czyli wymiar media.
Tak oto prezentuje się wymiar media w tej otóż gierce. Jak widzicie, Gex 2 różni się bardzo mocno od Gexa 1, ponieważ w Gexie 1 mieliśmy mapę świata i wybieraliśmy sobie poziom i podróżowaliśmy sobie między światami, jeżeli chodzi o mapę świata, no nie? Tutaj natomiast mamy Hub World i mamy grę w pełnym 3D. Tak więc, no jest to dosyć mocny skok, jeżeli chodzi o serię Gexa. No i cóż, to jest właśnie cała fabuła, o której ja wam przedstawiłem. Zgodnie z obietnicą taką, jaką kiedyś wam już obiecałem na tym kanale, jak będziemy robić maraton Gexa, to będziemy przechodzili gry w wersji amerykańskiej, dlatego że ja już na kanale zdążyłem wam pokazać Gexa 1, 2 i 3, tyle że w wersji europejskiej, z czego 1 i 2 nagrywałem jako zastępcze let's playe, a 3 kiedyś ogrywałem na kanale, jeżeli chodzi o live'y, o. W sensie na live'ach ogrywałem na tym oto kanale 3, no nie? Tak więc, co tu mogę więcej powiedzieć? Tak się prezentuje nasz główny hub. I mamy dwa telewizory na chwilę obecną odblokowane. Możemy pójść albo w lewo, albo w prawo. Tutaj mamy na przykład Out of Tune, czyli innymi słowy poziom oparty na kreskówkach, czyli mamy po raz kolejny powrót do kreskówek. Oraz, moi drodzy, mamy Scream TV, czyli jakby to można powiedzieć, świat oparty na horrorach, czyli coś, co również mieliśmy w pierwszej części Gexa. Ja oczywiście zawsze wolę zaczynać od lewej do prawej, więc w tym momencie zaczniemy sobie oczywiście od lewej strony. Tylko zanim zaczniemy, warto wejść sobie w opcje. O, i selectem mogę wam między innymi pokazać, jak wygląda teraz, jak to się mówi, jak wygląda nasze miejsce z statystykami. Tak to między innymi się prezentuje. Możemy nawet policzyć, ile mamy poziomów w całej gierce, ponieważ gierkę będziemy robili na 100%, czyli będziemy zbierali wszystkie srebrne, wszystkie czerwone i oczywiście wszystkie złote piloty. Bo tak, dla osób ciekawskich, jeżeli chodzi o złote piloty, to nie dostajemy je tylko za bossów, tylko też dostajemy za bonusowe poziomy, które również będę robił w tej serii. Tak więc o to się nie martwcie. I mamy na przykład tutaj pierwszy poziom, tu jest drugi poziom, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty. A nie, to są 14 poziomów. Tutaj mamy bonusowy, czyli to jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, czterna, piętna, szesna. A, czyli w całej gierce mamy 16 plus 40, 16 plus 14, 30 poziomów w całej gierce mamy. Tak więc będzie to, myślę, długościowo całkiem spoko let's play. Dobra, no to co, wchodzimy sobie do Toon TV. Let's get it on! Dokładnie tak. I mamy teraz trzy misje do wyboru. Mamy, no jak widzicie zresztą, tutaj mamy wszystko ładnie przedstawione, no nie? I będziemy sobie robili wszystkie te trzy misje i również w trakcie zdobywania czerwonych pilotów będziemy szukali srebrnych pilotów. I teraz tak, można zdobyć dwa srebrne piloty w każdym poziomie, chociaż czasami może zdarzyć się tak, że zdobędziemy tylko jeden na cały poziom, ale dobra, mniejsza z tym. W tym poziomie możemy zebrać dwa srebrne piloty. Jeden pilot jest ukryty w poziomie, drugi natomiast zdobędziemy dopiero wtedy, kiedy uzbieramy daną ilość przedmiotów, które będziemy tutaj zbierali. Zresztą zaraz wam pokażę. Ciekawostki do poziomu Out of Tune. Nazwa tego poziomu to gra słów nazwy rozstrojony. Kilka plakatów zostało zredagowanych pod wersję japońską gry. Nasza pierwsza misja polega na tym, że musimy dostać się na sam szczyt skały, ponieważ tam jest telewizor z czerwonym pilotem. Okej. Note to self. Don't drink tap water at Jerry Garcia's. Dokładnie tak. Generalnie, jeżeli chodzi odnośnie Gexa 2, to no można zobaczyć, że aktor głosowy z pierwszej części powraca w wersji amerykańskiej. Ponieważ jeżeli chodzi o Gexa 2 europejskiego, no to tak jak już wam wspominałem, w europejskiej wersji gry jest zupełnie inny aktor głosowy. To jest aktor głosowy, który... A, dobra, czyli kółkiem bierzemy język, tak, tak, a kwadratem atakujemy, dobra. Musiałem sobie tutaj między innymi zobaczyć, jeżeli chodzi o kontrolki. Tak, w europejskiej wersji Gexa 2 jest zupełnie inny aktor głosowy. To jest coś takiego, że...
jakby wam to powiedzieć. Po prostu Geksowi w europejskiej wersji poddaje głos jakiś, nie wiem, 60-latek, coś takiego. Mogę to tak w sumie ująć. A w Geksie Trójce, jeżeli chodzi o europejską wersję gry, to z kolei podkłada Geksowi aktor głosowy, który prawdopodobnie za dużo szlugów wciąga. No i po zebraniu 30 marchewek mamy teraz nowy item do zbierania, czyli puszki z zupą. Nie wiem szczerze, co to jest dokładnie za zupa, wiem, że na Wikipedii jest to opisane. Ale tak, po zebraniu 30 marchewek mamy życie. To teraz jak zbierzemy 40 takich puszek, to będziemy mieli po raz kolejny życie. Miejcie to na uwadze, ok? I teraz się pewnie zastanawiacie, gdzie ja idę. Otóż idę tutaj, ponieważ tutaj mamy taką wystającą platformę. Dokładnie tak. I tutaj jest srebrny pilot. Warto tutaj wam pokazać co i jak i gdzie, jeżeli chodzi o lokalizację srebrnych pilotów, bo być może są osoby, które będą chciały zrobić tę gierkę również na 100%. Tutaj, jeżeli chodzi o fioletowy grzybek, to jest inna zupełnie misja, a ta misja polega na tym, polega ona na tym, że musimy unicestwić 5 fioletowych grzybków. My obecnie zajmujemy się, myślę, że tą pierwszą misją, dlatego że jest coś, co chcę wam bardzo pokazać. A niszczę te fioletowe grzybki tylko i wyłącznie dlatego, że za nie są właśnie te puszki. A zależy mi na srebrnym pilocie, ponieważ następny srebrny pilot z tego poziomu możemy zdobyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zdobędziemy maksymalną ilość itemków, które mamy teraz do zebrania. W sensie, jeżeli chodzi o te właśnie, które teraz zbieram, no nie? I tutaj jak widzicie sobie niszczymy pole z dużymi marchewkami i mamy właśnie dzięki temu puszki. I radzę wam uważać na te kwiatki, dlatego że jak widzicie te kwiatki no nie są zbyt przyjazne, one mają młotek w zanadrzu i nie zawahają się go użyć. Jeżeli w ogóle chodzi o tą platformę, to zawsze miałem z tego bekę właśnie dźwięku, który tutaj był przed chwilą, ponieważ miałem dziwne takie jakieś wrażenie, jakby ta platforma po prostu... no krzyczała, nie? Taki trochę śmieszny dźwięk, nie będę tego ukrywał. Oczywiście fioletowy komar daje nam żyćko, jak mogliśmy przed chwilą zobaczyć. I uwaga właśnie na przeszkody, które będą spadały z nieba. Jak widzicie, tutaj spadają jakieś kowadła, jakieś kurcze pieczone pralki, jakieś kurde kobity spadają na nas ciężkie. No generalnie lepiej uważać, no nie? Zresztą... jak można zobaczyć, to jest świat, który parodiuje Królika Bugsa. Można by chociażby zobaczyć po tym, że... a, i zginąłem przy okazji. No, mogło też tak być oczywiście, że tak, ale niepotrzebnie zresztą straciłem życie. Po czym rozpoznać, że jest to świat, który parodiuje Królika Bugsa, pewnie się zapytacie. Otóż już wam pokazuję za chwilę, tylko muszę dojść do tego miejsca. Chociażby dlatego. Ta ściana, na której jest wizerunek Królika Bugsa, co można zobaczyć. Ale to nie tylko jedyny dowód, gdzie jest jawna parodia Królika Bugsa, ponieważ zaraz wam coś pokażę. Za sekundkę wam pokażę. No i teraz jak zbierzemy 50 sztuk tego TNT, to wtedy będziemy mieli srebrny pilocik. Wabbit Season Open, czyli sezon na kuliki jest otwarty. I jak domyślacie się, jest jedna postać w serii Looney Tunes, która mówiła na Królika Bugsa kulik. Ciekawe kto to może być, co nie? Oczywiście gdyby nie ta durna śmierć, to miałbym żyć teraz 9, ale ich nie mam. Get out shot, baby, yeah! No niestety skrzynka na listy nie chce nam dać itemków, więc trochę szkoda. Ogólnie to może sobie teraz pogadamy, jak ja w ogóle poznałem tę gierkę, bo pewnie jesteście ciekawi, no nie? Otóż gierkę poznałem w sposób taki, że kiedyś jak grałem sobie w Crasha Bandicoota 2 albo 3, to chciałem zagrać sobie właśnie w jakąś platformówkę, też w 3D. No i okazało się, że po moich ciężkich zmaganiach z Geksem 1, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak Gex 2. No i zacząłem sobie grać w Gexa 2, ale... nie pamiętam szczerze, czy jak byłem mały, w wieku 6-7 lat skończyłem Geksa. Na pewno później, jak dorosłem trochę, to skończyłem na pewno tę gierkę. No i również na moim kanale, gdzie w 2015 roku robiłem nieoficjalny let's play z Geksa 2. Z bardzo chujową jakością swoją drogą, ponieważ... no, nagrywałem to z przechwytywarki.
i miałem wtedy uszkodzone kable, przez co no dźwięk jest tam okropny. Okropny. Jeszcze montowałem to w Movie Makerze, tak więc trochę słabo, nie będę tego ukrywał. Ale ogólnie muszę przyznać, że jak na świat parodiujący Królika Bugsa, to bardzo ładnie to wszystko wygląda. Solidnie strasznie jest zrobione. No i przy okazji już mamy drugi srebrny pilot, co oznacza, że jeżeli chodzi o srebrne piloty, to to by było na tyle, mamy wszystkie srebrne piloty stąd zebrane. Teraz tylko wystarczy ukończyć misję. Ogólnie, czekajcie, może się ustawię, gdzie tu można zobaczyć? Można tu w ogóle ustawić kamerę? Czy nie da się? Bo wiem, że w tej gierce da się ustawić kamerę. Mamy trzy typy kamery. Tylko niestety tego nie mogę teraz zobaczyć, więc prawdopodobnie w wymiarze media będę mógł dopiero zobaczyć. Albo w Media Dimension. No, jak widzicie, mamy tutaj parodię Elmera. Elmera Fada. Albo Fuda, jak chcemy sobie nazwać. I po pokonaniu dwóch Elmerów pojawił się tutaj czerwony pilocik, który możemy sobie właśnie w tej chwili zebrać, ale my tego nie uczynimy, dlatego że ja chcę zrobić tą pierwszą misję. Ja wolę po kolei tę misję robić, a nie robić je na odpierdziel się. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę misję, no to tutaj będę mógł co jedynie zrobić cięcie, no bo jak widzieliście, już pokazałem wam w tym momencie lokalizację tych dwóch Elmerów, a oni swojej lokalizacji nie zmieniają. Więc będę mógł sobie łatwo zrobić cięcie, przyjść tutaj, pokazać wam co i jak i lecieć dalej z koksem, no nie? I powiem wam szczerze, kurczę pieczone, podoba mi się już komentarz do tej serii. Czuć, że jestem mega żywy, to jest raz, a dwa, że wydaje mi się, że to będzie naprawdę całkiem fajny let's play. Już czuję taką pozytywną energię, jeżeli chodzi o nagrywanie, no nie? Oczywiście coś, co uwielbiam w grach wideo, czyli wodospad, to jest... W każdej grze wideo uwielbiam wodospady. I tu mamy checkpoint. Jak mogliście się zresztą domyśleć, że to jest checkpoint. I teraz pokażę wam miejscówkę, której nie pokazywałem wam w moim oryginalnym let's playu, którą warto też odwiedzić, ponieważ tutaj z tego co pamiętam jest życie. Aczkolwiek pomylić się mogę, ponieważ ja nie ćwiczyłem sobie przed nagrywaniem tego let's playa. Ja to nagrywam kompletnie na ślepo, z tego co ja pamiętam, tak więc może być ciekawie. Tak, tam jest życie. I co mi się jeszcze jakby podoba, jeżeli chodzi o Gexa, to jest to, że w tej części mamy coś takiego, że jak idziemy do poszczególnej sekcji w jakimś poziomie, tak jak mogliście usłyszeć, dodatkowy instrument gra w soundtracku i to jest mega fajne, ja coś takiego propsuję bardzo. Uwaga na zabójcze kwiatki, dlatego że one mogą zaatakować, a my chyba nie chcemy być atakowani w tym momencie, prawda? Oczywiście, że tak. Nie chcemy być. Tutaj mamy sygnalizację świetną, ale kto by się nią interesował? I tu schodząc na dół mamy TNT. Oczywiście jak teraz zbierzemy 100 TNT, no to będziemy mieli dodatkowe życie, ale czy mi się to uda, no to tego nie chcę wam obiecywać, no nie? A nie, nie 100, tylko 50. No, więc się udało, mamy dodatkowe życie, bardzo fajnie. Ale tutaj gierka mnie sklikbaitowała, ponieważ, kurczę pieczone, tu powinien teraz pociąg przyjechać, a nie przyjechał. Dobra, moi drodzy, to teraz wam pokażę w ogóle secret, którego kiedyś odkryłem całkiem przypadkowo, tylko muszę do niego się odpowiednio przygotować na zasadzie takiej, że muszę się rozpędzić. Ponieważ jak widzicie tutaj, po drugiej stronie jest taka wnęka, do której można się dostać i ja mam zamiar to zrobić. Tylko muszę uważać na kaktusa. Mam nadzieję, że mi się uda. Skoro mi się udało w Gexie jedynce pokazać wam te sekretne pomieszczenie z portalami do różnych światów, żeby zdobyć części pilota do planety X, to myślę, że to też się uda na spokojnie. Tylko teraz muszę się skupić, no nie? O, i przy okazji możemy sobie teraz zmienić kamerę. Ja preferuję oczywiście półautomatyczną kamerę, czyli tą, którą mamy teraz, ponieważ manualna jest denerwująca, a automatyczna no też potrafi nieźle w kość dać. A półautomatyczna to troszeczkę sama z siebie będzie się nam ustawiać ta kamera, a troszeczkę my manualnie będziemy musieli ją ustawiać. Tak więc preferuję oczywiście tą kamerę, no nie? A teraz próbujemy się dostać, żeby nie było. No. Patrzcie na to, widzicie to?
Zobaczcie teraz na to. Niby z pozoru zwykły telewizor z życiem, prawda? No, nie oszukujmy się, prawda, to jest taki zwykły telewizorek z życiem. Ale... Jest to telewizor z nieskończoną ilość żyć. Tak więc możemy sobie tutaj nabić kolosalną ilość żyć. Tak dużą jaką chcemy, nawet to może być 99, tak więc... Ja myślę, że sobie dobijemy całkiem fajną liczbę, bo skorzystajmy z tego, czemu by nie. Skoro gra daje, no to dlaczego by z tego nie skorzystać? No i myślę, że na takiej liczbie na razie poprzestaniemy, czyli 55. To jest taka fajna liczba, wiecie, dwie piąteczki, dwie szczęśliwe piąteczki. I teraz możemy już kończyć ten otóż poziom. Jedyną przeszkodą na razie tutaj będzie ściana, która będzie chciała nas odepchnąć. Ale tak to idzie jako tako. Myślę, że całkiem spoko. A, no niekoniecznie spoko, ponieważ spadłem w dół. No może nie na sam dół, ale wiecie o co chodzi. No, i elegancko. Dokładnie tak. Teraz podsumowanie tego, co zebraliśmy. Kurde, 117 aż żeśmy zebrali tych? TNT? Ładnie! No, i teraz mamy nową opcję, jeżeli chodzi o tę gierkę. Mianowicie możemy sobie zasejwować gierkę. Nie musimy już wpisywać hasła, moi drodzy. Tak więc jeżeli denerwowała was ta mechanika w Geksie 1, to pokochacie tę gierkę, dlatego że tu już możemy normalnie na kartę pamięci zapisywać. I możemy sobie wybrać dowolny slocik. Ja sobie wybiorę chyba slot numer 5. W sumie piątka fajna liczba. Mamy 55 żyć w końcu, no nie? A, i tak czy siak nam dało na samą górę. Okej, i mamy literkę F. I 3% już gierki, tak więc... Bardzo fajnie. I wiem, że ta gierka nazywa się Gex Enter the Gecko, a nie Gex 2 Enter the Gecko, ale nie oszukujmy się, ona kontynuuje wydarzenia z pierwszej części, więc dlatego to jest dwójka, no nie? It's tail time. Tak więc dobra, zaczynamy w takim razie, skoro już pierwszą misję zrobiliśmy, to czas zrobić drugą misję, czyli znaleźć dwóch kłusowników. Albo łowców, jak chcemy sobie nazwać. Ale wiemy, kim oni są. Oni parodują Elmera Fada, więc... Widzimy się, jak drugiego Elmera Fada po prostu uderzymy, no nie? Ah, to see the world as Keith Richards does. Dokładnie tak. Tak więc widzimy się za chwileczkę. Nap time. No i dobra, moi drodzy, w cieleniu królika Bugsa teraz możemy iść atakować Elmera Fada. A raczej parodię Elmera Fada, który będzie chciał nas zestrzelić ze swojego działka, ale jemu się to nie uda, no bo po co ma mu się udać, skoro my to zrobimy o wiele lepiej. Ogólnie bardzo lubię soundtrack w tym świecie, jak i w samej tej gierce. Zresztą, myślę, że w trakcie mojego gadania słyszycie sobie ten soundtrack, ale... Żeby nie było, że jestem taki niefajny czy coś, to teraz ja się wyciszę, a wy se posłuchajcie soundtracku. It's tail time. Nap time. Elegancko. Tak więc tutaj się nam pojawi pilocik, dokładnie tak. I teraz możemy cofnąć się na tą mini plażę w sumie, gdzie mamy tutaj trochę piasku, troszeczkę wody. No i wiadomo, taki fajny ozieloniony teren. Zielonkawy teren. Teren, a nie telen. Kurde. Naucz się mówić. Odwrócimy sobie kamerę. I wskakujemy, dokładnie tak. No i mamy póki co dwie misje zrobione, jeszcze tylko jedna i będziemy mieli pierwszy świat zrobiony. Znaczy pierwszy świat, pierwszy poziom zrobiony, no bo... Chociaż, kurczę, nawet nie wiem jak to nazwać, czy nazywać to światami, czy nazywać to poziomami. Mi się wydaje, że można to spokojnie poziomami nazwać, bo światy to mamy w zasadzie 3 albo 4 w tej gierce.
na podzielone oczywiście na kilka poziomów na danym świat, nie? Albo na daną sekcję, jak chcemy sobie to nazwać. Okej. I następna i zarazem ostatnia misja jest taka, że mamy znaleźć 5 purpurowych grzybków, które musimy unicestwić. Które znajdują się, powiedzmy, w takich podobnych lokacjach. Would Cheech and or Chong report to the front desk? Które wyglądają właśnie w taki sposób, jak przed chwilą nam gra pokazała. Tak więc tutaj mamy jednego grzybka, tu mamy drugiego, tu mamy żyćko, a tu mamy trzeciego grzybka, tu mamy czwartego grzybka i teraz szukamy piątego, a piąty będzie bardzo blisko, ponieważ piąty będzie, moi drodzy, tutaj, jak widzicie. Dokładnie tak. Tak więc teraz się tam możemy udać. Jak widzicie, daleko to wcale nie jest. I kończymy sobie pierwszy świat. Znaczy pierwszy poziom, który ma 3 misje. I przy okazji 2 srebrne piloty, które zebraliśmy. Tak więc elegancko, bardzo ładnie nam idzie. Powiem wam tak, że za dzieciaka nigdy nie miałem problemu, jeżeli chodzi o lokalizację tych 3 czerwonych pilotów. Ja za każdym razem się zastanawiałem, jak zdobyć srebrne piloty i dopiero później z czasem, kiedy trochę dorosłem, wiedziałem, jak zdobyć srebrne piloty, ale nie powiem, nurtowało mnie to wtedy, kiedy miałem 5-6 lat, jak zdobyć te srebrne piloty, bo niby są, ale no wiadomo, jak to wygląda. Okej, i mamy tutaj telewizor z bossem, który nam się aktywował. Ale my jeszcze do bossika nie idziemy, ponieważ bossa sobie zostawimy na kiedy indziej. Kiedy indziej, czyli w zasadzie po przejściu tego poziomu, który teraz na nas tutaj czeka. A mianowicie teraz czeka nas Scream TV. I jak pamiętacie, w Geksie jedynce to był pierwszy świat, czyli świat oparty na horrorach. To teraz zrobimy sobie go jako drugi poziom, no nie? Który ma również 3 misje, tak więc bez zbędnego przedłużenia wchodzimy tam. I know what you're thinking. It's tale time. Okej, mamy kolejne 3 misje, więc zaczynamy show.